Cześć moi drodzy, z tej strony Farell, witam w kolejnym poradniku z gry Fortnite. Moi drodzy, dzisiaj pokażę wam, jak wykonać nowe zadanie, które pojawiły się w 8 tygodniu 5 sezonu. Ale zanim do tego przejdziemy, standardowo jak co tydzień przygotowałem dla was dwa konkursy, jeden na 1000 fałdolców. Wystarczy, zostawicie łapeczkę w górę, zasubskrybujecie kanał z dzwoneczkiem oraz napiszecie w sekcji komentarzy frazę darmowy karnet bojowy. Natomiast dla graczy, którzy grają w tryb ratowanie świata, przygotowałem konkurs, w którym możecie wygrać dwie bronie o mocy 130. Wystarczy, że wbijecie na mojego Instagrama, zostawicie followa i po zdjęciu konkursowym napiszecie biorę udział. I na sam koniec chciałem jeszcze dodać, że ruszył właśnie mój serwer Discorda, na którym możemy się spotkać, porozmawiać, no i oczywiście zagrać. Więc teraz wszystkich bardzo serdecznie zapraszam, link do mojego Discorda macie w opisie tego filmu. Okej, moi drodzy, całe zadanko jest banalnie proste, musimy szukać między trzema wielkimi czy niewymiarowymi siedzeniami, ja to oczywiście przetłumaczam z języka angielskiego, bo poradnik ten nagrywam przed wypuszczeniem zadań. Moi drodzy, pierwsze wielkie krzesło znajduje się dokładnie w tym oto miejscu, jest to taboret. Drugie znajduje się na fabrykach, jest to taka kanapa zrobiona z europalet i blaszanych kontenerów, a na spawalni z płuczek tutaj znajduje się wielki sedes, czyli ukryta gwiazdka będzie tutaj na tej górce. Lećmy, sprawdźmy. Ok, podchodzimy do lądowania i tutaj powinna gdzieś się pojawić taka plamka, na której zazwyczaj gwiazdka się pojawia. Tak jest, plamka tutaj między drzewami, koło takiego krzaczka, w tym oto miejscu. Po godzinie 15 będziecie mogli zdobyć darmowy stopień karnetu bojowego. To co moi drodzy, to było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że w jakimś stopniu wam pomogłem. Jeżeli tak, możecie się odwdzięczyć zostawiając łapeczkę w górę, subskrybując kanał z dzwoneczkiem, bo takie poradniki pojawiają się co tydzień w czwartek o godzinie 15. Ja zapraszam również do wzięcia udziału w konkursie oraz żebyście wbili na mojego Discorda. Dziękuję jeszcze raz wszystkim za uwagę, trzymajcie się, cześć!